Musi tutaj paść to jasno i wyraźnie, co powoduje nieleczona depresja lub nie, ta nieleczona dusza, jeżeli to się nam zbiera latami. No właśnie, poza tym, że to bardzo destrukcyjnie wpływa na szeroko rozumiane życie osobiste i zawodowe, to problemem jest też to, że depresja jest chorobą, czy potrafi być chorobą śmiertelną, nieleczona. Jeśli chodzi o statystyki, to jest wiele statystyk, które mówią o tym, że ponad 80% samobójstw skutecznych niestety właśnie popełniają mężczyźni. Bo mężczyznom jest trudniej poprosić zazwyczaj o pomoc. Ty, Marcinie, mówiłeś w wywiadzie, że miałeś takie myśli, że chyba łatwiej by ci było, gdyby cię nie było. Tak, trudno się o tym mówić cały czas, ale jest rzeczywiście coś takiego. Nie wiem, czy to są myśli samobójcze, czy nie, ale ja miałem ochotę po prostu zniknąć. To znaczy, nie wiem... Rozpłynąć w powietrzu. Zamknąć się w jakimś takim miejscu, w którym mnie nikt nie będzie widział i nikt nie będzie oceniał tego. I tam z tą swoją słabością, bo tak to rozumiałem, się gdzieś zaszyć w jakiejś jamie. Tak. A Marcina, jak teraz spotykasz się z kumplami, rozmawiasz o tym, że chodzisz na tą terapię, czy to jest w ogóle jakiś temat rozmowy przy męskim stole, wiesz? Wiesz co, rzeczywiście jest coś takiego, że przynajmniej ja to tak widzę, ja to tak oceniam, że mężczyźni chyba nie mają takiej swobody w rozmowach o trudnych sprawach. Albo to jest tylko moja przypadłość, jakby z tej perspektywy, przez ten swój filtr, tak to widzę. Wy faceci mówicie, co mi taki terapeuta, jaki jest sens mówienia o takich intymnych sprawach obcemu facetowi? Wiesz, prawda? Jak często ja to słyszę? Na pierwszy rzut oka wydaje się to być irracjonalne, jakby tak spojrzeć z takich typowo męskich jakichś butów, no nie? My się często boimy właśnie terapii, ale z drugiej strony lubimy o sobie myśleć, że jesteśmy odważni jako mężczyźni, a odwaga to jest robienie czegoś mimo lęku. Więc pójście na terapię okazuje się świadectwem odwagi tak naprawdę, bo odwagą jest właśnie taką prawdziwą wejście i skonfrontowanie się z tymi wszystkimi demonami, które mamy w sobie. To nie jest tak, że my pójdziemy do psychoterapeuty i ten psychoterapeuta zrobi wszystko i my po prostu jesteśmy jakoś tam słabi. Nie, to pacjent sam walczy z tymi smokami, tylko że przy sobie ma psychoterapeutę, który umie się tam poruszać po prostu w tych nogach. Sam pewnie to dobrze wiesz ze swojego doświadczenia, że to ty wykonujesz całą pracę. Psychoterapeuta towarzyszy ci, ale tak naprawdę to ty się spotykasz z tym wszystkim. No dobrze, wtedy jakby jest szansa rzeczywiście zyskać taką realną moc w radzeniu sobie poprzez doświadczenie, a nie poprzez teorię, no po prostu.